Ewo, jak sama chciałaś zostać zaatakowana, to będziesz miała. Ewo, ciężko. No to co teraz damy? Jakby nie było Polski, no bo taki śmierdził, kurde, po tym po... Dla mnie każdy, kto wyjechał za granicę, to jest tchórzem i śmierdzielem. Nie ma żadnej wojny, nikt nikogo nie prześladuje. To jest tchórzem i śmierdzielem. No bo trzeba to robić. Wiktorii nie wolno. A tutaj akurat zaszakuje. Że gdyby nie historia, to by taki śmierdziel, który jest w Londynie, czy nie wiem, czy jakimś tam grabstwie, nie wiem, czy Wiorset, nie wiem, jak to za duchy ma, to by albo Putin się na nas znęcał, bo mówimy po polsku, albo by Niemcy, kurde, dali imigrantów, jeszcze by panią tą Ewę i jej córkę, to by miała naprawdę ciekawe życie seksualne z Arabami, Murzynami i Żydami albo z Azjatami, albo by już jej dawno nie było, no bo jednak Adolf Hitler i TP. To już jest wojna. I jak pani Ewa tak chce, to zrobię tą wojnę. Ja nie uważam ją jakąś za szura i tak dalej. Tylko po pierwsze, nie tyka się mojej rodziny. Nawet niechcący. A po drugie, jeżeli się czegoś nie lubi, to się nie wpiernicza. Bo to jest moja historia. Panie, to powinno dostać do tego więzienia. Pani jest nieukiem. Pani jest tylko sprzątaczem. Nic pani nie osiągnęła. Tylko burdel jakiś, kurde, ten. Śmierdziel, kurde, w tym w Londynie. Dla mnie takim to trzeba zabierać po prostu ten. Jak pani się rodzina wstydzi, a mnie lubi, to chyba ja wiem, co ten. To pani się rodzina wstydzi. Bo pani, kurde, nie wiem, bo pani co osiągnęła? Tylko gadanie w internecie. A to nie jest koniec tych filmików. To dopiero początek. To dopiero początek. Ja nie zamierzam tego skończyć tak łatwo. Jak się uderza w historię, to się uderza i w mnie. Ja nie będę jak jabłoner, tylko ja powiem jasno. Że nasi przodkowie. Dzięki historii, dzięki temu, że właśnie my mieliśmy pismo, katedry i tak dalej, że mieliśmy się na czym opierać, to dzięki temu właśnie przetrwało nasze dziedzictwo. Przetrwało to, co miało przetrwać. Słowianie, tacy jak Wieletowie nie przetrwali, bo nie mieli dziedzictwa. No, jedno może raptem powstanie. Było zwycięskie tam, ale też kto teraz pamięta dziedzictwo Słowian Wieletyjskich? Wieletów. Kto pamięta w ogóle o Wieletach? Garstka. A dlaczego? Dlatego, że zapomnieli. A teraz może są jacyś tam Wieleci, ale oni mówią po niemiecku, mają niemiecką kulturę. Nikt ich już nie pamięta. Chyba, że jakieś tam Pokemony. I to też jakieś tam płaskiej ziemi, jeżeli chodzi o Niemcy. Nikt nie pamięta tej kultury. Jeżeli chodziło mi o Pokemony, to tylko ci, którzy dają jakieś bzdury i absurdy z Wieletami. Nie wiem, że też płaska ziemia byli coś takie. Są też tacy ludzie debile. Okej, ale ktoś zaraz powie. No dobra, czytanie, pismo i tak dalej, katedry, to wszystko. No to nas uratowało? Tak, tak naprawdę.
to nas, raczej katedry, tak naprawdę uratowało język, to po pierwsze, pismo, które mieliśmy, kulturę, którą mieliśmy, tego wiele ci nie mieli. Wszystko to, co mieliśmy, to przetrwało. I to dzięki historii przetrwaliśmy. Bo zawsze prawosławni, katolicy, protestanci, Polacy mieli ten dylemat. Kiedyś było lepiej, teraz nas gnębią, teraz nam dadzą, dają nam wysokie podatki i tak dalej. Teraz nas nie lubią, a kiedyś byliśmy potęgą Jagiellonowie i tak dalej. Co się skończyło, a co się zaczęło? Może ja bym jeszcze mógł ruszyć właśnie umysł pani Ewy, że jak ja nic nie wiem, to się nie wtrącam. Dla mnie matematycy to powinni zostać aresztowani, ci, którzy znają podstawówkę, te podstawowe rzeczy, no bo jak można obliczyć nieskończoność? Matematyki to są tylko cyfry. Geometria to jest coś osobne od matematyki. Nie ma tego. Ja zawsze miałem oddzielnie geometrię, potem miałem matmę i tak dalej. No też geometria to taka bardziej pół matematyka, pół geografia, więc zaraz się tu do mnie jakiś szur przyczepi. Co to jest? Jakie ja daję, kurde, przypuszczenia? I teraz wojuję z tymi matematykami, a jakby matematyki by nie było? No może byśmy mieli właśnie światłość ludzi. Przecież nie znam żadnego matematyka w Polsce. W Polsce akurat, który się zasłużył dla Polski. Nie znam żadnego... nie znam żadnego, naprawdę. No, chemików znam, fizyków znam, historyków znam, biologów znam. No ta Enigma, no to można by powiedzieć, że jeszcze informatyków znam. I tak dalej. To jeszcze, no... No język polski, to tak naprawdę dzięki autonomii tak naprawdę austriackiej Polska przetrwała i trochę tak, że Rosjanie też pomagali Polakom, raczej Rosjanie. Rosjanie też dali coś takiego, że mogli się uczyć Polacy języka polskiego. Ale po powstaniu listopadowym, no już nie mogli tak za bardzo, no w styczniu, no już bardziej to po powstaniu styczniowym, ale kiedy już był Mikołaj chyba drugi, to już mogli bardziej tam. No widzi, proszę pani. Zaborcy, jak widać, nie mieli w tym żadnego interesu. A pani, niech pani nie ma żadnego interesu w atakowaniu mnie, bo ja po prostu, ja sobie tego nie życzę. Po prostu. Ma każde prawo wierzyć, co chce. I pani chce, żeby zaatakować. Dobra, czterokrotnie. Tylko ja tak zapytam się tak. Dlaczego pani syn jest niedorozwojem? No bo się uczy matematyki absolutnej.